Cześć, kochani. Dzisiaj mamy 3 luty 2023 fałszywego żydowsko-gregoriańskiego kalendarza. Robię ten film, bo widzę, że wielu z Was, ogromna większość ma problem z tym zrozumieniem tego, że Bóg nie jest człowiekiem. Homodeust jest bluźnierstwem. Zostaliście, kochani, wszyscy makabrycznie zwiedzeni i brniecie do samozagłady. A dodatkowo Bóg, który jest, był i będzie, może to bardzo szybko zakończyć. Tak więc, kochani, dzisiaj trochę trudny temat. Z wielowątkowy, bo dotyczyć, dotyczyć będzie religii, dotyczyć będzie Żydów, tak zwanych, tej rasy chamitosemickiej. I będzie dotyczyć nas, dlatego że po prostu jesteśmy już, oni są już na etapie fizycznego usuwania nas z ziemi, tej ziemi, albowiem oni uważają, że to ich Bóg stworzył świat i im się wszystko należy. Tak twierdzi religia judaistyczna i chrześcijaństwo, które wyrosło na tej religii. Wprawdzie religia chrześcijańska czy też katolicka zawiera elementy wcześniejszego, wcześniejszej religii, Sol Invictus tak zwanego, czyli Boga Słońce Niezwyciężonego, bo jest to oczywistą prawdą, że Bóg jest niezwyciężony, był i będzie w Układzie Słonecznym, jest jedynym stwórcą i jedynym sponsorem życia na Ziemi. Religie semickie, religie żydowskie odwróciły to pojęcie w ogóle, i wmówiły wam, to dzieje się też poprzez obecnych naukowców, tego tak pseudonaukowców, bo prawdziwa nauka w przypadku Polski skończyła się przed II wojną światową, później już żydostwo opanowało dosłownie wszystko, kulturę, sztukę, politykę, ideologię no i oczywiście religia. Religia katolicka czy, czy, czy też chrześcijańska zawiera elementy Boga słońce, sol invictus. Jest to na przykład hostia w kościele, czy, czy opłatek, prawda, który jest ze zboża. Wszystko pochodzi z Boga, tak? czyli z fotosyntezy, żeby wyrosło zboże, musi być woda, musi być mikroelementy, ziemia, tak, i przede wszystkim słońce, czyli fotosynteza bez słońca Temperatura na Ziemi wynosiłaby minus 270 stopni Celsjusza. W takiej temperaturze nie ma żadnego życia. Nawet w mniejszych temperaturach powyżej 100 stopni, minus 100 stopni Celsjusza nie ma żadnego życia. Żadne życie w takiej temperaturze nie rozwinęłoby się. Tak więc zacznę może od uświadomienia, spróbowania uświadomienia wam, w jakim położeniu jesteśmy my haplogrupa białego człowieka, czy też rasa białego człowieka. Jeżeli ktoś się obraża, nie lubi tego słowa, no to trudno, kochani. Ale my jesteśmy ssakami i tak samo jak w przypadków, nie wiem, istot niższych, jak psy, możemy mówić o rasach, tak? Czy też o haplogrupach. I jest to fakt. Jest to fakt. Są różne rasy, czy też haplogrupy potwierdzają to badania genetyczne na Ziemi, które wykrywały się w, w procesie kreacji. To, to jest kwestia milionów lat. To nie jest kwestia 100 czy 200 lat. prawda? Natomiast kwestia religii żydowskiej to jest kwestia około 3300 lat, kiedy oni tą religię założyli po okradzeniu Egiptu. Egipt, starożytny Egipt Elity Egiptu były haplogrupy indoeuropejskiej. Tak samo Sumerowie, wcześniejsi Sumerowie, też byli haplogrupy indoeuropejskiej, zostali podbici przez Arabów, czyli przez Semitów, i na tym powstał Babilon. Także cała ta historia zaczyna się tutaj układać w jedną całość, ale jeżeli sami zaczniecie to sprawdzać i sami zaczniecie to szukać, a nie wierzyć to, co Wam Żydzi napisali w Biblii, która jest od księgi Genezis fałszywa. Księga Genezis jest fałszywa i nie opisuje prawdziwego stworzenia świata. Dobrze, teraz y, słyszałem, że jakaś polska delegacja europejska, delegacja chyba z Czech, y, z Łotwy, Estonii, ma jechać tutaj do y, Stanów Zjednoczonych y, pod przewodnictwem niejakiego Grzegorza Fo Fogla, bodajże tak. No Żyda, tak, oczywiście, jak żeby inaczej. E, najprawdopodobniej będą budować jakąś koalicję do, do frontalnej wojny z Rosją w celem wyniszczenia białej haplogrupy człowieka. Dobrze, na początku chciałem Wam pokazać, czym w ogóle są Stany Zjednoczone. W zasadzie to odkąd Żydzi przejęli bank emisyjny w Stanach Zjednoczonych w 1913 roku, sukcesywnie zagarnęli całą, całą sferę polityki, rządów, gospodarczą. Tak więc Ameryka nie jest krajem demokratycznym. Czy to jest, tam, nie, tam nie panuje demokracja, tam panuje żydokracja. Żydzi są narodem, którzy wierzą, że to właśnie ich Bóg stworzył świat i im się wszystko w związku z tym należy, a my jesteśmy również ich własnością, co jest nieprawdą. Co jest nieprawdą, biała haplogrupa, czy też biali ludzie, Europejczycy wynaleźli takie rzeczy jak silnik spalinowy, samochód, samolot. Polacy wynaleźli, mieli w okresie względnej, względnej wolności dwudziestolecia międzywojennego wynaleźli pierwiastki radioaktywne, odkryli pierwiastki radioaktywne. Rosjanin Mendelejew stworzył tablicę Mendelejewa, tak zwaną okresową pierwiastków. Polak Tadeusz Sędzimir wynalazł walcarkę, walcarkę planetarną, która wzorowana jest na układzie słonecznym, walcowanie blachy na zimno. Wszystko dzisiaj te technologie służą na całym świecie, a my z tego nie mamy nic. Tadeusz Sędzimir byłby dzisiaj jednym z najbogatszych ludzi, powinien być, czy też jego potomkowie powinni być jednym z najbogatszych ludzi na świecie, a my daliśmy się ze wszystkiego okraść. Nie inaczej jest z ropą naftową, przetwórstwem ropy naftowej, wydobyciem ropy naftowej i sprzedażą, to też wszystko przejęli Żydzi. Prawda? Pierwszym człowiekiem, który wynalazł rafinację ropy naftowej, był Polak Ignacy Łukasiewicz. Tak więc. Wszelkie wynalazki zostały po prostu przez Żydów przyjęte. Co wynaleźli Żydzi? Co można powiedzieć, że wynaleźli? Oni wynaleźli religię, a też nie do końca, bo też ich religia jest po prostu plagiatem i przeróbką, yy, przeróbką starożytnych religii Egiptu, Sumeru i Babilonu, właśnie. Tak więc yy, wynaleźli to, stworzyli tę religię, judaizm, po okradzeniu Egiptu około 1200 roku przed naszą erą a następnie podstępem wprowadzili chrześcijaństwo 330 roku, które napisali po, to świadczą o tym ewidentnie teksty z Ewangelii, po podpaleniu po Rzymu przez terrorystów żydowskich na czele z tak zwanym świętym Piotrem 64 roku naszej ery oraz co było konsekwencją po zburzeniu 70 roku, czyli 6 lat później tak zwanej świątyni, drugiej świątyni w Jerozolimie, która była kulturystyczną świątynią Żydów um, i dzisiaj, dzisiaj trzecią świątynią jest nikt, nic innego jak właśnie Watykan City. Religia chrześcijaństwo została, że tak powiem, przez Żydów przejęta i satanizowana, i jest to obrzydliwa, obrzydliwa religia, dlatego że odwołuje się do Homodeus, czyli Boga człowieka, co jest nieporozumieniem, Bóg nigdy nie był człowiekiem, nie będzie. Człowiek jest istotą niższą, organiczną, człowiek każdy człowiek myśli w procesie. Chemiczno-elektrycznym, i efektem tego myślenia, czy też pracy w mózgu, jest energia wartości 25 W. No, kochani, jak Słońce? Słońce natomiast myśli w procesie jądrowo-elektrycznym. Jest to całkiem wyższy poziom, nieporównywalnie wyższy. I emanacją tego jest, tego jest właśnie energia, którą wysyła Słońce i którą przy okazji nas w niewielkiej części które dociera do nas, daje nam temperaturę możliwą taką, że mogło powstać tutaj i wykreować się życie, jakiekolwiek życie. Gdyż kosmos jest bardzo zimnym miejscem, bez słońca temperatura wynosiłaby minus 270 stopni, tak jak już wspominałem. Dobrze, no krótko, krótko spróbuję Wam wyjaśnić, jak wygląda sytuacja. Otóż, kochani, mam trochę lat już i, i, i żyłem tą końcówkę komunizmu, że tak powiem, czy też socjalizmu w Polsce. Był to ustrój wymyślony przez Żydów i wprowadzony rewolucją bolszewicką, tak zwaną Żydobolszewicką, bo to sponsorowali Żydzi i przeprowadzali też głównie, głównie aktorzy tego, tego całego scenariusza rewolucji bolszewickiej w Rosji. Też byli Żydzi. Jest to system, system wymyślony również przez Żydów, tak samo jak chrześcijaństwo, czy, czy religie judaizm, chrześcijaństwo, a później islam też był przez nich częściowo tam wymyślony. E, tak więc komunizm czy faszyz, faszyzm to też są ich ideologie wymyślone przez nich celem podboju i, i eksterminacji rasy europejskiej, białej rasy człowieka a w zasadzie całego świata, wszystkich gojów. tak? Dzisiaj są, pod, posiadają dzięki tej, tym kłamstwu, tej, tej tym fałszywym, fałszywej Biblii zwanej testamentem, która jest fałszywym testamentem, albowiem to nie pochodzi od Boga słońce. Y, osiągnęli dominującą pozycję na całym świecie i, i są zagrożeniem zarówno dla nas jak i dla siebie dlatego, że ich religia jest opętaniem to są ludzie opętani po prostu tą religią i, i musimy to zrozumieć y, że jest to, jest to dla nas śmiertelne zagrożenie y, gospodarczo podbili nas w okresie 100, około 100 lat, 90 100 lat temu organizując i, i wywołując drugą wojnę światową w Europie w wojnie tej zginęło około 100 milionów Europejczyków, Rosjan, Niemców, Polaków, głównie białej rasy europejskiej, z naciskiem na inteligencję. Tak? Żydowskie SS, wzorowane na Żydowskim Zakonie Jezuitów, czy Żydowskie NKWD, sami wiecie, co, co robiło i jak eksterminowało Polaków. Mówi dzisiaj o tym pan Michał Żebrowski, mówi o tym dzisiaj Stanisław Michalkiewicz i jeszcze parę innych osób. Z tym, że no kochani, na uświadomienie Polaków jest, jakby powiedzieć troszeczkę, jest to musztarda powiedzieć. Dobrze, że to robią, dobrze, że o tym mówią, tylko z narodowcami problem jest taki, że dochodzą do tematu religii i jest blokada, i koniec. Ja ani kroku dalej nie potrafią zrobić, aby się wyzwolić. A niestety jest to konieczne, jeżeli chcemy przeżyć jako i uratować tą cywilizację europejską, która nie ma z żydowską nic wspólnego. Ta, ta pierwszym elementem podboju w ogóle jest religia. No I tą religię, tą religią nas tutaj, czyli religia to jest forma ideologii. Tak? Niestety te religie są fałszywe, są satanistyczne. Religia chrześcijaństwa jest dla nas o tyle groźna, że hmm, po, posiada dwie doktryny, tak, tak zwany awers i rewers awers jest dla nas, czyli tak, bądź dobry, nastaw drugi policzek, czyli dobrze, bądź grzeczny, natomiast rewers jest dla nich i rewers od góry tam jest po prostu judaizmem, to jest nic innego, to jest to samo co judaizm, czyli podbój, podbój wszelkimi możliwymi dostępnymi środkami gojów, czyli nas, indoeuropejczyków, azjatów, Afrykanów i wszystkich, całe, całe, całej rasy. Dobrze, kochani, tutaj króciutko sobie przygotowałem, nie wiem jak mi to wyjdzie. Chciałem Wam pokazać, pokazać taką rzecz, kto obstawia Stany Zjednoczone. Kto w ogóle, czym w ogóle są Stany Zjednoczone? Może zacznijmy tak. Nie będę w stanie wszystkich wymienić, i, 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 ale postaram się częściowo, częściowo Wam. Uzmysłowić. To jest wszystko dostępne w internecie. Musicie to tylko zacząć, kochani, sobie zacząć składać w jedną całość, bo naprawdę jesteśmy w wielkim zagrożeniu. Wspomnę, może, tutaj zakon tak zwany Jezuitów, który jest żydowskim zakonem stworzonym przez Ignacego Loyola. No jego, jego cele i, i doktryny chyba nie muszę wam tłumaczyć następnie City of London, to też jest prywatny żydowski bank emisyjny, instytucja finansowa. Oni jakoś tam się dogadali z Windsorami, że niby ten bank został później znacjonalizowany, że niby tego, ale to jest dalej ciągle w ich rękach. Ja nie wierzę w takie bajki, żeby oni odpuścili taką, taką rzecz jak tego. Natomiast cały ciężar finansowy przeniósł się po I wojnie światowej do Stanów Zjednoczonych. W ogóle pierwsza wojna światowa wykreowała Stanach Zjednoczonych, około 40 tysięcy milionerów. Właśnie pochodzenia żydowskiego, dlatego, że oni nie mieli skrupułów produkować i sprzedawać broń do wyniszczania się nawzajem białej rasy człowieka. Czym jest FED? Też nie muszę tłumaczyć. Wiadomo, to jest prywatny bank żydowski. Kiedyś, kiedyś prezes tego, bo tam prezesów zmieniają na rękawiczki. W zasadzie nie ma znaczenia, mogą tam małpę wstawić albo psa i i będzie to samo, także tam chodzi tylko o druk pieniądza, to wszystko jest przykryte jakimiś tam wskaźnikami, cudami i tak dalej. Po prostu to jest okradanie, stąd bierze się inflacja. Yy, inflacja ma różne, różne formy, w zależności od tego, jak mocno drukują pieniądze. Znaczy, a oni za wydrukowane na siebie, na lewo pieniądze yy, kupują aktywa, tak? dlatego wszystkie większe korporacje należą po prostu do nich. Oni przejęli wszystko, dosłownie wszystko. Tak samo Bank Światowy jest ich tworem, emisyjny bank centralny Europy, też tak zwany EBC, też jest ich tworem, BIS, bardzo ciekawa nazwa, prawda? Również jest od góry żydowski. <coughs> Dlatego powstały takie instytucje finansowe jak BlackRock czy Vanguard, Google, też jest w kwestii nowych technologii IT, też przejęli wszystko, przecież Google to jest Edward Page i, i Sergier Byrin, prawda? Microsoft, Microsoft, to już też chyba część z Was zna, że wie o tym, że Gates nie jest twórcą tak naprawdę Windowsa. On ten program po prostu, tam był układ z IBM. I, I prawdziwy twórca nie mógł tego programu sprzedać, także Gates kupił za grosze od niego ten, 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 tak, ten program. On się wcześniej nazywał że Kudos, przemianował go na DOS, i, i, i Gates przemianował go tylko na DOS. I w ten sposób powstał Windows w, 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 w drodze nadbudowy, jak gdyby tak. On, jeżeli można powiedzieć, że cokolwiek wynalazł Gates, to były to właśnie okienka, czyli Windows, wyskakujące okienka, tak? Natomiast cała reszta to jest, bo to jest praca informatyków, którzy zatrudnili są w jego korporacji. Oczywiście to wszystko, wszyscy ci ludzie mają garaż w CIA, tak, tak więc mają tutaj ogromne wsparcie. I oni, oni też również nie są, nie żyją osobno, że tak powiem, ale współdziałają ze sobą. I, I jest to bardzo zwarta grupa, bardzo bogatych ludzi i, i y, wiedzących, ludzi wiedzących, do czego, co się wydarzy w cywilizacji, w co inwestować, a w co nie, i którzy kreują, kreują nam właśnie tą nieciekawą, nieciekawą y, przyszłość, nieciekawe wydarzenia, jak wojny obecnie na Ukrainie. Wojna na Ukrainie jest niczym innym jak wojną o surowce y, nat naturalne. To jest, to jest podbój całego świata Żydów prawda, tam już od, przed nawet 2014 rokiem yy, działały, działały takie firmy jak Texaco, Chevron, yy, Shell, które wydobywały yy, ropę. Yy, I oto, oto, jest tam, oto jest tam wojna. Nie miejmy też tutaj jakiejś nadziei w, w Rosji, dlatego że Rosja od rewolucji żydobolszewickiej też jest prowadzona przez Żydów. Putin jest Żydofilem, jest yy, yy, to wie, czy nawet nie wyznawcą tej sekty, Chabad Lubawicz, a rabiny i, i, i ta śmietanka tych bankierów to współdziała ze sobą, także, także no jesteśmy, że tak powiem, w czterech literach użyda. Dobrze, pokażę, pokażę Wam teraz tak. Szef, czym, czym są Stany Zjednoczone w ogóle? W Stanach Zjednoczonych żyje jeszcze. To znaczy liczba białego, białego człowieka w Stanach Zjednoczonych sukcesywnie spada. Teraz jest to dziś poniżej 50%. Wcześniej było około 60%, teraz spada, jest to poniżej właśnie 50% i jest to tendencja już stała, dlatego że Żydzi po prostu będą tępić białą rasę. Biała rasa służy tylko jako wojskowi mięso armatnie czy pracownicy. Inżynierowie, czy inżynierowie, czy, czy w jakichś innych tam zawodach. Natomiast cała od góry tutaj Pentagon, wojsko, CIA, to wszystko jest obstawione żydostwem i, i to nie wróży dla nas nic dobrego w związku z ich obrzydliwą religią, jaką jest judaizm. Dobrze. Szef Białego Domu, Ron Klein. Już Wam, kochani, pokazuje. Ron Klein jest. Proszę bardzo, to jest kochani Żyd. Następnie następnie Tony Blinken, proszę bardzo, kochani. Już Wam pokażę, już Wam pokażę. Antony Blinken, proszę bardzo, to też jest kochani Żyd. To jest sekretarz stanu USA. Yy, szef sztabu. O, coś, coś mi się z komputerem tutaj dzieje. No. Szef sztabu Białego Domu to był właśnie ten Ron, Ron Klein. Sekretarz yy, Skarbu yy, USA, yy, Janet Jelin. Już Wam pokazuję tą panią. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo. To wszystko jest dostępne. Możecie sobie sami sami to posadzić. Proszę bardzo, jaka piękność słowiańska w złowił. <tudzysłowiu> Na blondynkę się zrobiła, tak? Dobrze, kochani. Teraz yy, tutaj, tutaj. Yy, prokurator Generalny, proszę bardzo. I to trzech jakichś tam yy, organizacji FBI, JTTF i, i DJ, DOJ. Merrick y, Brian y, Garland, proszę bardzo, już Wam go pokażę. Jest Garland, jest, proszę bardzo. Ten pan też jest Żydem. Żydzi też są, mają y, różny wygląd. Niektórzy mają niebieskie oczy. To wynika z tego, że y, kiedyś tam po prostu w przeszłości by, byli zmieszani z naszą haplogrupą. Ale nie pozostaje faktem, że wyznają tą obrzydliwą y, religię. Niektórzy są podobni do, do nas, do białej rasy. Niestety religijnie. Y, no, wyznają to, co wyznają, tak. Następnie dyrektor wywiadu narodowego DNA Avril Haines, proszę bardzo. Gdzie tutaj mamy Avril Haines? Avril Haines, proszę bardzo. O, to jest kobieta, proszę bardzo. To jest Żydówka ja wiem, większość z Was jest, dzięki właśnie tej żydowskiej religii chrześcijańskiej, jest żydofilami, prawda, bo kojarzycie sobie Jezusa z czymś dobrym, e, apostołów i to tak dalej, i tak dalej. Nie, kochani, tak nie jest. To jest po prostu, ta religia została stworzona, żeby Was e, ogłupić. Następnie, dy, dyrektor ds. technologii i demokracji. O, ciekawa, ciekawa, de, de, departament. E, Hanan Weissman, no to już samo nazwisko mówi. E, kto to jest? Nie wiem, czy ją znajdę. No nie, nie mam. Ale to, to jest, to są wszystko, wszystko y, Żydówki, y, Żyd, Żydzi i Żydówki, tak? Y, naszych polskich chyba nie muszę wam przypominać. I też jest cała góra przez nich po prostu obstawiona i oni są dobrymi iluzjonistami w końcu Hollywood do nich należy David Copperfield jest najlepszym, jednym z najlepszych iluzjonistów na świecie tak więc robią nam tutaj teatrzyk i, i my to wszystko łykamy sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego czyli takie nasze chyba MSWiA Alejandro Majorkas trochę grecki chyba Żyd Zaraz zobaczymy, czy go tu znajdę. Próbuję znaleźć. No widzicie, tak to wychodzi, nie... Robię to po prostu na żywo i nie jestem przygotowany do tego. Nie jestem youtuberem, czy, czy jakimś profesjonalistą, proszę mi wybaczyć to wszystko, ale no ja muszę to wam powiedzieć, dlatego że no, naprawdę za chwilę z kochani nie będzie, jeżeli się nie obudzicie. Głównie z religii, która jest od początku fałszywa. No nie mam go tutaj, ale dobra, lecimy dalej. Rada Bezpieczeństwa Narodowego US Roberta Jacobson, proszę bardzo. Proszę bardzo, czy tutaj mamy. Roberta Jacobson, proszę bardzo, proszę bardzo, ta pani też jest yy, Żydówką. Następnie. Dyrektor Centrów Kontroli Chorób i Zapobiegania CDC Roszel Walenski. To jakoś chyba tam żydówka. O proszę bardzo. Może, może w Polsce była kiedyś, ale ja tutaj żadnej żadnej indoeuropejskiej yy, haplogrupy nie widzę. Typowa żydówka. Dobra. Koordynator do spraw reagowania na COVID. O proszę bardzo. To jest to COVID, co nam zrobili w Białym Domu Jeffrey Cienst. Cien... Cienst. Jeffrey Cienst, proszę bardzo. No, ten pan. No, dość bardziej podobny trochę do białego człowieka. Też dziś zmechacony, prawda? Zmechacony, znaczy szlachetniony naszą szla haplogrupą. Niebieskie oczy, ale to, to nie, często się zdarza. To jest genetyka. Nie chcę na ten temat teraz genetyki mówić, bo to. Bo to jest skomplikowana sprawa, a ja nie jestem genetykiem, żeby się wypowiadać, ale po prostu chcę wam pokazać, na czym, na czym my stoimy i dlaczego oni nas tak kochają i zbroją nas za nasze pieniądze, prawda? Za nasze przejęcie naszych zasobów naturalnych. To samo będzie z Ukrainą. Dawid Kessler, przewodniczący komisji papierów, a, dobrze już nie będę czytał tych nazwisk. Przele, przelecimy może szybko. Proszę bardzo, Dawid Kessler. Też troszeczkę coś podobny do białego człowieka, ale to jest jednak Żyd. Coś jak John Travolta, prawda? Cienst, to, to ten był, to, Waliński, to typowa Żydówa, już taka czarna. Ta troszkę też zmieszana. Ta typowa czarna. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Ron Klein. I jeszcze pokażę Wam szefa Szefa CIA. Szefa CIA. Gdzie on tutaj był, Burns. Burns, Burns, Antony Blinken to już był, Gates był. Proszę bardzo, tutaj jest Laurence Fink, czyli Black Rock. Tu jest jego syn. Joshua, proszę bardzo. Tu macie Jezusa nawet. Widzicie, co ta religia zrobiła z wami? Jak was, jak nas oszukali wręcz. Joshua Fink, proszę bardzo. Tutaj macie Jezusa. A nie wiem, kogo oni sobie tam wybiorą, na tego Jezusa, bo tam jest wielu takich kandydatów, jak Rothschildowie, na przykład, czy z Rothschildów, czy z innego, tam tych żydowskich rodów. W każdym razie, no tak to, kochani, nieciekawie wygląda. Cała polityka, przemysł, wojsko, wojskowość jest po prostu przez nich opanowana, i oni będą realizować swoje cele. Nie miejmy co do tego żadnych. Złudzeń, tak? Jak jesteśmy po prostu przez nich zagrożeni. Tutaj tutaj jeszcze, o proszę, pan Bill Gates, całkiem sympatyczny człowiek, tak? Jego fundacja przeprowadza depopulację szczepionkową na całym świecie. Tatuś Gatesa prowadził klinikę aborcyjną, doświadczenia na płodach ludzkich no sympatyczna po prostu żydowska rodzinka co wymyślił Bill Gates Bill Gates, filantrop no oni wszyscy się nazywają filantropami hmm. którą stworzył z Paulem Allenem no tak, Paul Allena nie ma już bo nie jest Żydem, a Bill Gates jest czy Bill Gates zdał maturę <grywki> studiów nie ukończył no również z innych tych potentatów Bill Gates choć w szkole średniej było widać, że opanowanie z zakresu wiek technicznych przychodzi mu wyjątkowo łatwo. No, idiotą nie jest, ale geniuszem też nie, nie, nie oszukujmy się. Yy, tak więc yy, radzę wam się też dowiedzieć, jak on został szefem właśnie tego Microsoftu, bo to są same, same po prostu żydowskie <laughs> przepraszam, przekręty. I to niestety religia chrześcijańska, no, promuje Żydów. Wy sami macie wdrukowane w umysły tutaj Jezus Żyd Królem Polski, tak? Hybryda literacka, która nigdy nie istniała. I teraz, kochani, jak sytuacja wygląda. Jak mówiłem Wam, wojna na Ukrainie to jest wojna. Na... Są dwa cele: przejęcie zasobów Ukrainy. Żydzi mają tu dwa cele: przejęcie zasobów Ukrainy. I ja myślę, że niezależnie z której strony, czy to Rosja przejmie, czy to Stany Zjednoczone, czy Europa, oni i tak zrobią swoje i tak się między sobą dogadają, bo oni ze sobą współpracują. I depopulacja białej rasy człowieka. Tutaj macie mapę. Tutaj, ma, tutaj jest mapa genetyczna Europy, zobaczcie, kani. Tak, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o naszą haplogrupę R1A, czyli potocznie nazywaną tą słowiańską, czy, czy tego, a natomiast zachodnia Europa to jest R1B, prawda? Łącznie z Włochami. Cesarstwo Rzymskie też zakładali indoeuropejczycy R1B, czyli haplogrupa indoeuropejska. Łacina jest językiem indoeuropejskim. Możemy mówić o kulturze łacińskiej, która praktycznie już zanikła. Język łaciński jest, istnieje jeszcze w liturgii powiedzmy i, i, i w medycynie, niektóre jeszcze tam elementy istnieją, natomiast jako, jako kultura po prostu zanikła. Natomiast istnieje coś innego, czyli to przeobrażenie się tego religii. religii Rzymu, rzymskiej na chrześcijaństwo, tak zwane, które, które jest fundamentem podboju, podboju całej Europy i świata. Dobrze, co jeszcze chciałem Wam pokazać? Tak, tak to właśnie, kochani, wygląda. No a tutaj jesteśmy, tutaj jesteśmy, my, rasa Białego Człowieka, R1A. Też u nas są ludzie z ciemnymi włosami, także to nie jest tak, że my wszyscy jesteśmy zaraz blondynami o jasnej karnacji. Tak jak mówiłem, jest, pochodzimy z, z regionów Kaukazu, Indii, Indii, z tamtych regionów. Nasza, o tutaj jest jakiś PDF, to, to nie będziemy tego czytać, bo to nie ma czasu. Nasza haplogrupa, proszę bardzo. Zacznijcie się, kochani, tym interesować, bo naprawdę za chwilę nas nie będzie. Za chwilę nas nie będzie. Dlatego, że oni przejęli wszystko, wszystko, co jest kluczowe i niezbędne do podboju, a przede wszystkim, przede wszystkim religię. Sumerowie, którzy byli, też, to była też nasza haplogrupa, oni przywędrowali gdzieś tam. Świadczą o tym najnowsze badania, tak? Antropologiczne i i, 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 zachowania i kultury i, i, i w przypadku na przykład Egiptu to badania genetyczne też. Egipt był multikultur, znaczy multikulturowy, multirasowy, ale elitami Egiptu była rasa indoeuropejska. Faraonowie, czy yy, kapłani, czy tak zwani bo wtedy, naukowcy, bo wtedy kapłan równał się naukowiec, a, a, a nie jakiś tam... Yy, okultyzm, były, byli właśnie naszej naszej haplogrupy. I Egipcjanie znali już prąd. Tutaj macie rasę, proszę bardzo, rasę słowiańską. Bardzo, bardzo piękna rasa. I no, po prostu płaczę na myśli o tym, co, co nas czeka, jeżeli się nie obudzimy. Naprawdę, jesteśmy bardzo dobrymi inżynierami, proszę bardzo. Tom Hanks też jest yy, naszej haplogrupy. If macie wątpliwości, sprawdźcie sobie to. Sprawdźcie sobie, czym są religie. E, na po, religie są jednym wielkim, wielkim y, oszustwem. Y, zaraz wam pokażę tutaj. Y, co, co, co Żydzi wymyślić. Żydzi, albo rabini, albo, albo ksiądz, nie wiem. Ksiądz jak to pisał, to chyba musiał dostać y, orgazmu. No, jak, y, jak to się mówi tak przysłowiowo. Y, że wymyślił takie, takie coś, nie, taką niesamowitą rzecz, taką niesamowitą bzdurę. Bo co, co pisze w Nowym Testamencie? A w ogóle, tak jak mówiłem, re, w relacji Bóg, człowiek nigdy nie możemy mówić o testamencie, bo jest to bluźnierstwo wobec Boga, bo Bóg żyje wiecznie, wo, wobec wszelkiego życia na Ziemi, yy, tylko o darze. I co pisze w tym Nowym Testamencie? Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Masło maślane, bla, bla, bla. Ono było na początku Boga. No, ja... No jeszcze trzeba to trzy razy powtórzyć: wszystko przez nie się stało, aby z niego nic się nie stało, co się stało. No, no, to jest tekst głupiego człowieka po prostu. I wie coś takiego: łykacie, kochani. Słowo jest dźwiękiem, specyficznym dźwiękiem wydawanym przez ludzi. Słowo nie powstaje samo od siebie. Musi być materia wprawiona w ruch, czyli ludzkie strony głosowe, gardło i tak dalej, i odpowiednia przestrzeń do propagacji. Taką przestrzenią jest atmosfera, tutaj na Ziemi. Natomiast w kosmosie moglibyście krzyczeć, mówić, niby was nie usłyszał, bo nie ma, nie ma atmosfery, nie ma propagacji. Fale dźwiękowe nie rozchodzą się. Faktem jest, dogmatem, że wszystko, wszystkie fale muszą mieć źródło. A nawet fale elektromagnetyczne czy fale czy, fale, czy światło musi mieć źródło. Musi być źródło. Fale nie powstają same od siebie. To jest dogmat. To jest dogmat i tu nie trzeba być profesorem fizyki, astro, astrofizyki, czy teologiem, czy, czy wielkim filozofem, żeby zrozumieć taką prostą rzecz. Tak? Dobrze. No, Księgę Genesis to już wytłumaczyłem. Co więcej, napisałem prawidłową genezę stworzenia świata, tak jak to było, bo my ludzie pojawiliśmy się tutaj dwa miliony lat wstecz. Niektórzy twierdzą, że dwanaście, ale to niczego nie zmienia. To niczego nie zmienia. Ja nie jestem dogmatykiem. Dogmatykiem jestem w, tylko w tych rzeczach, w których dogmat jest pewny. A więc geneza stworzenia świata. Co jeszcze chciałem Wam pokazać? Na przykład spójrzcie sobie, wejdźcie sobie do, do, na internet. Na internet. Na internet. Jak powstaje ropa naftowa? Jak powstaje ropa naftowa? Ja chcę tylko pokazać, jak w fundamentalnych rzeczach jesteśmy po prostu bezczelnie robieni wała, czyli okłamywani. Jak powstała ropa naftowa? I patrzymy. Wedle powszechnie akceptowanej teorii ograniczonego pocho organicznego pochodzenia ropy. Gazu są one produktem przebrania szczątków roślinnych i zwierzęcych gromadzących się na dnie morza punktem wyjścia przyszłych złóż jest zdaniem ich, zatem ich akumulacja w odpowiedniej dużej ilości. To jest bełkot pseudonaukowy. Czyli co, zwierzęta się zbierały na cmentarzach, robiły sobie pogrzeby, żeby ropa z nich powstała? No przecież to jest, to jest jakiś absurd. Mało tego, na, na księżycu Jowisza, który nam teraz ładnie tutaj koniunkcję pokazywał, czy pokazuje jeszcze, tytanie są morza ciekłego, morza ciekłego Metanu, kochani. A metan to jest nic innego jak czysta forma gazu. To są węg węglowodór, prawda? Jest metan, sami wiecie, że w kopalni czasami się właśnie złoża metanu uwalniają, prawda? Jest węgiel, to też jest węglowodór. Mało tego, nawet grafit jest węglowodorem, albo w najtwardszej postaci, czyli najgęstszej, tak najbardziej ubitej, to jest diament. I to wszystko są węglowodory, i te węglowodory stworzył Bóg w procesie, w akcie stworzenia. Tak? Proszę bardzo, tutaj macie, tutaj macie zdjęcie z Tytana. To niebieskie tutaj to są morza ciekłego metanu. Dlaczego tam jest metan w, metan w formie ciekłej? No, najprawdopodobniej wydalił, wydalił się z, z tego księżyca, z wewnątrz. Ale jest tam temperatura, panowie, tam temperatura minus 170 stopni. No. I dlatego on jest w formie, formie ciekłej i, i nie wyparował. Yy, tylko, tylko jest już tam od miliardów lat, tak. yy, W temperaturze minus 170 stopni Celsjusza, kochani, nie ma żadnego życia ani w formie, ani w żadnej formie organicznej. I czy to by miały być glony, czy jakieś cudactwa? Nie ma. Po prostu życie w takiej temperaturze się nie rozwija. Nie ma życia. A metan jest. No, być może jest i tam węgiel, być może i diament. No, to możemy sobie tutaj um, przypuszczać, dywagować, prawda? Ale faktem jest, że jest metan. A nie powinno go tam być. No, bo tam nie ma roślin, tak? To widzicie, jak jesteśmy oszukiwani w takich fundamentalnych sprawach? A to wszystko takie fejki rozpuszczają właśnie żydowskie korporacje oil, naftowe, Yy, które, które po prostu przejmują wszystko, całe zasoby Ziemi. Was myślami wysyłają w kosmos, tam obiecanki, zacanki. Yy, kochani, życie wykrałowało się na Ziemi. Nie ma dla nas warunków do życia ani na Księżycu, ani na jakiejkolwiek innej planecie w Układzie Słonecznym. Być może kiedyś będziemy latać po surowce, nie wiem, to, to o ile przetrwamy nie? jako, jako, jako haplogrupa, hap tak. No i teraz pokażę Wam na koniec dwie ostatnie rzeczy. Ja już. Yy, Chyba dwa lata temu założyłem zrzutkę na pokoju Apokalipsę, aby przeszkolić Was z genezy stworzenia, dlatego, że to jest najważniejsza sprawa, abyście sobie uzmysłowili, jak jesteśmy użytkowani w kwestii religii. Księga Genesis, cała Biblia Nowy i Stary Testament, tak zwany Testament, jest fałszywa i to jest ratunek dla nas. Tylko Wy musicie to, kochani, przyjąć i zacząć propagować, zacząć mówić o tym, bo jeżeli to jest, oni napisali sobie Testament, no to ktoś musi umrzeć, żeby oni mogli wszystko odziedziczyć, tak? No, widzicie jaką jaką yy jaką okropną rzecz nam zrobili, jakie okropne rzeczy przyniosła nam religia. Nowe pokolenia o tym nie pamiętają. Nie pamiętają o wyprawach krzyżowych, nie pamiętają o inkwizycji i o wielu różnych rzeczach. Nawet teraz niedawno Kościół przecież przez setki lat uznawał fałszywą teorię geocentryczną Ptolemeusza. Dopiero zaledwie 470 lat temu, jak się zorientowali się, że ludzie zaczynają się rozwijać i, i i nauka idzie do przodu, że nie utrzymają tej teorii, to wyciągnęli, co? No, jak królika z kapelusza Mikołaja Kopernika, tak? To jest nieprawda, że Kopernik odkrył heliocentryzm. To już było wiadome, to już, potrafi, to już wiedzieli Sumerowie, wiedzieli to Egipcjanie, elity Egiptu, potrafiono nawet obliczać zaćmienia Słońca, także musiano znać ruch planet. Nie jest tak, że ktoś sobie... To, to musiała być konkretna wiedza astronomiczna, tak? No, a tutaj Kościół Żydowski wyciąga nagle jak krójka z kapelusza Mikoła jako Pernika. A sama y, y, wszystkie, całą bibliotekę aleksandryjską, swoich, y, sk, która została skradziona, wiedzę y, trzyma w podziemiach watykańskich. No, widzicie, jak to, kochanie wygląda. Yy, dobrze, i na koniec jeszcze chciałem Wam pokazać dwie rzeczy. Tak jak mówiłem, dwa lata temu zrobiłem zbiórkę jaka jest wasza reakcja i wola wyzwolenia się z tej przede wszystkim fałszywej religii, bo to, to od tego trzeba zacząć, jeżeli od tego nie zaczniemy, no to jest po nas, kochani, bo oni już są na etapie fizycznego wyniszczania białej haplogrupy, po to między nimi zorganizowali wojnę w Ukrainie, tak. Już, kochani, jeszcze chciałem wam coś pokazać, proszę bardzo. Może najpierw pokażę Wam tą rzutkę, którą założył Żyd Sierakowski. Proszę bardzo, tutaj jest ten polakożerca. Komuch komunista, tak. Jest na internecie film z ich narady. Czy to oni twierdzą, że to była jakaś inscenizacja? No ale oni w takich poważnych sprawach nie robi się inscenizacji. To nie są żarty. I taki komuch, który jest za zniszczeniem narodu polskiego. Proszę bardzo, jaki jest odzew na broń, żeby się nawzajem biali, ludzie zabijali. Zebrano 24 y, miliony złotych. Proszę bardzo. Proszę bardzo, kto wspiera ten żydowski satanizm? Joanna Przetakiewicz. Proszę. Andrzej Deszczyna. Mateusz Lachowski. No nawet nazwisko ma <grych> nasze. No, czyli pomieszani. Go, jest pan Goj, Bogu Pinda. Pinda. <klimy> Proszę bardzo. I tu nasi ludzie, tu, tu też goi, o. No. Nasi ludzie to takie, takie rzeczy wspierają. Tak jesteście zmanipulowani. O, pan Szczur jest tutaj. O, pan Wojewódzki, kudłaty. No i tak to, tak to, kochani, Smarzowski. no, kochani, no, no przykre to jest, przykre to jest. O, pani tutaj, Holand, z niej taka Holand, jak ze mnie Island. Holand. To są opętani Żydzi. No tutaj jest ten Żyd Sierakowski. Kreatura taka, a wy się składacie na, na takie rzeczy. No, ja nie wiem, no może złóżcie się od razu dla siebie nie wiem na co, na sznur, wyjdzie najtaniej i na trumnę i się powieście wszyscy, co wy kochani robicie? Co wy robicie? Proszę bardzo, Michnik. Już, już zaraz kończę. Proszę bardzo. A teraz Wam pokażę, kiedy to była zbiórka założona. Zakończona była 2020 roku. Nie wiem, ile ona trwała, rok czasu. A ja czwartek 2023 nie, nie mam. Ja nie jestem jakiś tam, żeby tam śledzić, szukać kogoś i tak dalej. Oni to robią. Oni wszystkich szpiegują, śledzą. Sama agentura, wystawiają wam jakieś fałszywych tych ruchy polityczne, zbawicieli. Teraz trochę pan tam nasi zaczynają się budzić, ale to jest, kochani, jakieś 20 lat za późno. No, gdzie byliście, jak było 89 okrągły stół? Czemu nie informowaliście narodu polskiego, że nas okradają i robią ostatni rozbiór polski? Teraz, jak już jest wszystko przez nich zagarnięte. I teraz pokażę Wam, ja założyłem dwa lata temu zbiórkę, zrzutkę. Zaraz Wam pokażę, jaka, jaka jest Wasza reakcja, kochani. Yy, jaka jest Wasza wola uratowania się w ogóle? Bo musicie wiedzieć, że bez pokojowej apokalipsy nie ma w ogóle nawet najmniejszych szans, żebyśmy się wyzwolili i uratowali i odzyskali nasze yy, zasoby ziemi, tak? Ja nie jestem człowiekiem orkiestrą, jestem zwykłym człowiekiem, nie znam się na y, Nie Jestem we wszystkim. Ja zajmuję się y, genezą stworzenia świata i pokojową apokalipsą. Tak? A ja nie zajmuję się nawet budową układu słonecznego. Y, tylko mniej więcej wam to tłumaczę, jak to wygląda, żebyście złapali y, kontekst, dlaczego. Y, w żydowskiej Biblii pisze, że Jehowa stworzył dwa źródła światła, tak? Słońce i księżyc, tak? No księżyc, kochani, nie jest źródłem światła. Żadna, żaden księżyc, żadna planeta nie jest źródłem światła. Nawet gdyby tam powstawały pożary jakieś, jak w przypadku Ziemi czy, czy ogień jakiś tego, to nie jest źródło światła, który daje taką ilość energii, aby, aby była widoczna z innego y, ciała niebieskiego. Jedynym odwiecznym źródłem światła jest Słońce dla całego Układu Słonecznego. Dociera to do Was w końcu czy nie. teraz wejdę na tą rzutkę, którą ja zorganizowałem. Yy, potrzeba naprawdę niewiele środków, aby was przeszkolić z fundamentu stworzenia i, i jechać do Watykanu. I proszę bardzo, jak wy się chcecie uratować, proszę sobie zobaczyć na kwotę. Widzicie to sami? Nie ma nikogo. Nie ma nikogo z was. I wy oczekujecie czego? Cudu? No wy po prostu sami pchacie się im pod na, pod nóż. No. no tak to wygląda, kochani. Wszystko, co mogłem, co, co dałem radę dotrzeć, opisałem, i wszystko się zgadza. Cała religia jest zafałszowana przez nich. Oni obstawiają cały Deep State, zarówno y, rządy w USA i w Rosji też, bo Putin jest ich marionetką. Nie, nie miejcie do tego złudzeń. I taki, ta, takie brudasy, y, pastuchy z was podbiły po prostu. To jest przykre. To jest przykre. To jest po prostu przykre. A teraz pokażę Wam na koniec jeszcze Boga. Żydom też pokażę Boga. Niech sobie popatrzą jeszcze, do czego zmierzają. Jak chcecie się, kochani, zderzyć z Bogiem, to się zderzycie. Do Boga polecam zwracać się naturalnie, nie przez internet, bo Bóg nie jest podłączony z internetem. To nie ma nic wspólnego. Troszeczkę internet słabo, słabo działa. I to jest, kochani, to jest, kochani, nasz Bóg. Jedyna boska istota, która daje nam ciepło i światło i która stworzyła okład słoneczny. Yy, I ta istota nie przepuści nas z bluźnierczymi religiami żydowskimi w nową erę. Erę wodnika. Yy, ery też yy, są takim pojęciem względnym, gdyż. Yy, Gwiazdy, według których skojarzono te znaki Zodiaku, też podlegają jakimś ruchom i, i, i one będą się z czasem rozjeżdżać lub zjeżdżać. Także także my powinniśmy się uczyć nie budowy, mechaniki budowy nieba, a mechanikę budowy Układu Słonecznego. A tu macie u góry ziemię, dla, żebyście może oprzytomnieli, jaka to jest potęga nami rządzi tutaj i nie pozwoli sobie na takie bluźnierstwo jakie robią Żydzi. Gdyby słońce było wielkości pomarańczy, ziemia byłaby wielkości ziarenka piasku. A odległość między pomarańczą a ziemią wynosiłaby 6 metrów. Dużo, prawda? Dla Boga nie ma żadnego problemu. Wy macie problem. Dlatego niezbędnym jest spokojowa apokalipsa i moja rozmowa z papieżem Jorge Mario Bergoglio. Albo wmówiono wam, że to jest yy, kupa bezmyślnego gazu. Jeżeli ta kupa bezmyślnego gazu ułożyła układ, słoneczny, daje daje, ułożyła, to ja wam po prostu współczuję. Miernoty jedne. Trzymajcie się z Bogiem Słońca.